przybyłych tu do tej świątyni na ulicy Miodowych Ojców Kapucynów. Jest to też miejsce szczególne, dlatego że ten kościół został ufundowany, jak wiecie, przez samego króla Jana III Sobieskiego, więc tym bardziej szczególnie Was w tym miejscu witam w imieniu naszego ojca przełożonego, który na tą chwilę tu nie może być, ale bardzo wszystkich serdecznie witam. Na początku bardzo serdecznie witam pana profesora Jana Żaryna. Jako gospodarza tej debaty chciałem mu oddać głos. Dziękuję bardzo. Drogi ojcze, i bardzo dziękujemy za to, że możemy się tutaj nie tyle skryć, choć jesteśmy w podziemiach, co debatować na temat dla nas, organizatorów tego spotkania, szalenie ważny. Ponieważ rzadko na razie przynajmniej mamy możliwość, by się zaprezentować, to pozwólcie Państwo, że przez dwie pierwsze minuty zajmę Was opowieścią o tym, kim jesteśmy i skąd się wzięliśmy. Stowarzyszenie Polska jest najważniejsza wyrosło z Komitetu Honorowego Stołecznego, który powołany został w okresie przygotowań do wyborów prezydenckich. Jako Komitet Honorowy Społeczny wspieraliśmy w tych wyborach prezydenckich pana Jarosława Kaczyńskiego, któremu jesteśmy jako stowarzyszenie dzisiaj występujące pod nazwą Polska jest najważniejsza, również wierni, i widzimy w nim tę postać, która może w sposób przynajmniej na miarę ludzką najdoskonalszy pełnić najważniejsze funkcje w państwie polskim niepodległym, i chcielibyśmy, żeby te funkcje rzeczywiście w przyszłości nieodległej pełnił. Jak wiadomo, może się to stać za naszą sprawą jesienią 2011 roku. Ale cele naszego stowarzyszenia nie są celami, które byłyby wpisane w tak prosty sposób w kalendarz partyjnych jakichkolwiek terminów czy też pomysłów. Otóż jesteśmy stowarzyszeniem, które w pierwszym rzędzie chciałoby upamiętnić i upamiętniać już od tej pory cały czas do końca naszego żywota te osoby, które zginęły w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku z parą prezydencką na czele. Nic więc dziwnego, że nam pan Lech Kaczyński tutaj towarzyszy. I chcemy upamiętnić i wspominać te wszystkie osoby, które wpisały się już dziś we współczesną historię Polski pod wspólnym hasłem Kustosze Pamięci Narodowej. To są postacie nam bardzo, bardzo bliskie. Każdy z nas, członków założycieli naszego stowarzyszenia, stracił w tej katastrofie co najmniej kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu bardzo bliskich znajomych, przyjaciół, osoby, które stanowiły dla nas autentyczne autorytety. I chcemy z głębi serca tym ludziom niejako dalej służyć, choć już ich tutaj na ziemi nie ma, właśnie tą pamięcią i tym, co nas z nimi łączyło. A łączyło nas z nimi to, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy dumni z tego, że wyrośliśmy na tej ziemi i że ta otulina kulturowa, którą nam stworzyli nasi przodkowie, daje nam szansę żyć godnie, żyć zgodnie z wartościami, które stanowiły dla naszych rodziców, dziadów, aż po Mieszka I i Dąbrówkę, to wszystko, co
najważniejsze dla nich i dla nas dziś też jest, a dla nich było. Chcemy żyć w tej Otulinie i chcemy uznać, że to, co stało się naszym dziedzictwem kulturowym, nie jest żadną przeszkodą, nie jest żadnym zaściankowym światem, tylko wręcz odwrotnie. To jest właśnie ten wielki dar, który nam dały pokolenia i które nam pozwalają wzrastać cały czas w tym, co nazywamy naszym własnym człowieczeństwem. I chcemy oczywiście Państwa i wszystkich, którzy kiedykolwiek nas usłyszą, zachęcić, byśmy za sprawą tych ludzi, którzy nam zostawili bogactwo swoich myśli, bogactwo swoich poglądów, za sprawą tych ludzi, którzy zginęli 10 kwietnia, byśmy mogli sami właśnie coraz mocniej się doskonalić. To będzie chyba najwłaściwsze wykorzystanie pozytywne tego tragicznego zła, które się stało rok temu. I w związku z tym dzisiaj proponujemy debatę z udziałem wybitnych naukowców, debatę na temat, który wydaje nam się, że jest o tyle istotny, że przy całym mozaikowym, niewątpliwie wielkim i wspaniałym spektaklu obchodów tej pierwszej tragicznej rocznicy mógł umknąć, mógł nie być dostrzeżony. Otóż jest to temat, który nazwaliśmy Tragedię Polski w oczach świata na przykładach konkretnych wydarzeń historycznych, a więc rozbiorów Polski, tragedii ludobójstwa oficerów Polski w Katyniu w 1940 roku oraz na przykładzie tej ostatniej, już nam współczesnej tragedii 10 kwietnia, chcielibyśmy się zastanowić, w jakiej mierze świat współczesny tym wydarzeniom, w jakiej mierze potrafił odebrać to, co się działo na ziemiach Polski, zgodnie z prawdą historyczną, choć wówczas bieżącą prawdą, w tym czasie, w którym się to działo. No a pośrednio chcemy się też sami siebie zapytać, w jakiej mierze ten obraz świata zawdzięczają ludzie Zachodu szeroko pojętego naszej niedoskonałości, w jakiej mierze to myśmy nie dostarczyli w tych trzech wydarzeniach historycznych dostatecznej wiedzy, która by pozwoliła w sposób właściwy zrozumieć to, co się na ziemiach polskich działo. No i niewątpliwie za tym się też kryje pewna odpowiedzialność za to, by ewentualne błędy pokoleń przeszłych albo niemożności, które niewątpliwie istniały, nie stały się też udziałem naszego pokolenia i tego wydarzenia, nad którym jeszcze miejmy nadzieję, że mamy i będziemy mieli kontrolę, to znaczy tragedii 10 kwietnia. Miejmy nadzieję, że nie pozostaniemy, jak to ładnie opisał niedawno pan profesor Ryszard Legutko w jednym z ostatnich numerów naszego dziennika, w rzeczywistości, w której był generał Władysław Anders, który poszukiwał oficerów polskich na ziemi rosyjskiej i był totalnie bezradny wobec tego kłamstwa i tej zbrodni, która towarzyszyła temu poszukiwaniu oficerów, gdy jego armia na nieludzkiej ziemi powstawała. Miejmy nadzieję, że 10 kwietnia 2010 roku nie stanie się takim właśnie powtórnym, tragicznym dodatkowo wydarzeniem, w którym wszyscy będziemy generałami Andersami, którzy nie będą w stanie znaleźć przyczyn tego, co się naprawdę stało 10 kwietnia 2010 roku. To jest oczywiście tylko zestaw kilku pytań, które ja sobie stawiam. Autorzy naszych dzisiejszych referatów na pewno postawią ich zdecydowanie więcej i skłonią nas dzięki temu do większej refleksji. A głównymi bohaterami dzisiejszego spotkania, jak powiedziałem, będą wybitni
historycy, dwójka wybitnych historyków i jeden wybitny socjolog, który pojawi nam się na horyzoncie, choć spóźniony, ale nie ze swej winy. I tę wielką trójkę otwiera pani profesor Zofia Zielińska. Profesor... Pani profesor Zofia Zielińska jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Historii, jedną z na pewno najwybitniejszych znawczyń dziejów nowożytnych Polski, szczególnie XVII i XVIII wieku, autorką wielu, wielu prac, w tym między innymi na temat fenomenu polskiej magnaterii XVIII-wiecznej. I właśnie jej przypadnie w udziale ten referat, który tyczy się opinii świata dotyczącej rozbiorów Polski, a więc pokolenia wówczas współczesne wydarzeniom tragicznym zakończonym upadkiem I Rzeczypospolitej. Z kolei drugim autorem referatu będzie pan profesor Tadeusz Wolsza. Pan profesor Tadeusz Wolsza jest profesorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, redaktorem naczelnym jednego z najważniejszych pism historycznych pod tytułem Dzieje Najnowsze, a od niedawna, od dosłownie kilku dni, członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej. No i nie wiem, czy Tadeusz się publicznie zgodzi z tą opinią, ale mówiąc krótko, nasz człowiek w przyszłym IPN. Trzecią osobą, którą zaprosiliśmy, a oczywiście pan Tadeusz Wolsza opowie nam o zbrodni katyńskiej i właśnie opinii świata, która towarzyszyła tej zbrodni i wszystkim następnym okolicznościom związanym z pojęciem kłamstwa katyńskiego. Trzecią osobą nieobecną na razie, o nieobecnych się nie mówi, ale ja tym niemniej powiem, czyli będzie pan profesor Zdzisław Krasnodębski, znany powszechnie wybitny socjolog, profesor Uniwersytetu w Brenie oraz Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, uniwersytetu, którego ja również jestem profesorem, więc jest to mój kolega z pracy, ale co istotniejsze, to jest ten sam uniwersytet, w którym profesorem na Wydziale Prawa był świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński. Pan profesor Zdzisław Krasnodębski był też wielokrotnym gościem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przede wszystkim w Lucieniu, w tym miejscu, gdzie spotykali się historycy, dziennikarze, ludzie szeroko pojętej humanistyki z panem prezydentem i staraliśmy się rozmawiać na tematy współczesne i historyczne, a pan prezydent zawsze po tej dawce lekcji dla siebie, jak mówił, podsumowywał te nasze spotkania i zebrania i pan Zdzisław Krasnodębski bez wątpienia był tym jednym z najważniejszych uczestników spotkań lucieńskich, dostarczycielem jak zawsze inspirujących pytań, inspirujących zdań, które potem żeśmy długo jeszcze w umysłach swoich rozważali. Przyjdzie niedługo, jego pociąg niestety się spóźnia i będzie na dworcu centralnym około godziny 15, ale obiecuję, że natychmiast stamtąd weźmie taksówkę, o godzinie 15 z minutami i weźmie taksówkę i będzie z nami prawdopodobnie w ciągu najbliższej pół godziny.
Przepraszam za tak długi wstęp, ale mam nadzieję, że dzięki temu też Państwo powoli rozpoznają. Stowarzyszenie Polska jest najważniejsze stowarzyszenie, które ma się z niczym nie mylić, z niczym nie kojarzyć, tylko i wyłącznie ze Stowarzyszeniem Polska jest najważniejsze.